Radio Gol. Radiogol.pl. Koszykówka to nie jest sport dla mięczaków. W magazynie Pick and Roll omawiamy wszystkie jej elementy. Bartłomiej Misztal zaprasza w każdą sobotę na godzinę 12. Radiogol.pl. W drodze po emocje. Hey, this is Robbie Hummel. I invite you to tune into Radio Gol. W drodze po emocje. Radiogol.pl. W drodze po emocje. Można powiedzieć, że kończy się powoli sezon ogórkowy, chociaż z ogórkami tutaj koszykówka ma niewiele wspólnego, ale wiemy przynajmniej jedno, że już za chwilę będziemy się delektowali tym, co najlepsze. Bartłomiej Misztal, zapraszam wszystkich na najnowsze wydanie podcastu Pick and Roll. Ze mną jest Adam Fabisiewicz. Cześć Adamie i powiedz mi, czy ty też odczuwasz koniec tego sezonu ogórkowego? 24 sierpnia, kończy się dokładnie. Taka ciekawa. Cześć. Miło słyszeć się ze wszystkimi. Wiesz co, ja jestem już naprawdę strasznie głodny dobrej koszykówki, chociażby takiej krajowej, bo wiesz, od lat mamy ten problem, że wcześniej zaczyna u nas piłka nożna i nasze drużyny piłkarskie próbują nieudolnie pokazać się jakoś w eliminacjach do pucharów albo w eliminacjach eliminacji do pucharów i tak dalej, i tak dalej. Kończy się to jak zwykle, natomiast w tym roku mamy szczególną okazję delektować się dobrą koszykówką, bo no, Mistrzostwa Świata to jest chyba to, na co czekamy najbardziej. To będzie takie znakomite wejście w sezon NBA, który no, w tym roku też zapowiada się niezwykle ciekawie. To dzięki temu, co mieliśmy w postseason później w sezonie transferowym. Więc no, faktycznie nie mogę się doczekać, ale myślę, że dzięki tym Mistrzostwom Świata, które już tak bliziutko czeka nas bardzo dużo dobrej koszykówki, no to jakby łagodzi to troszeczkę moje nastroje, moje oczekiwanie i jest łatwiej wytrwać. Ale to fakt, już nie mogę się doczekać. No a jak podesłałem ci tę reklamę, którą stworzyła stacja ESPN odnośnie do konferencji Southeastern Conference w NCAA, to jakie miałeś wrażenia? Bo ja po prostu otworzyłem oczy, otworzyłem swoją szczękę i siedziałem nieruchomo. I szukałeś jej gdzieś pod stołem. No, tak. Rzeczywiście trzeba powiedzieć słuchaczom naszym, że wystartowały kampanie, spoty reklamujące konferencje, poszczególne konferencje w NCAA, a w pierwszej dywizji tych konferencji jest sporo, bo aż 32, tak, więc jest tego naprawdę sporo. Także każda ma coś do zaprezentowania, każda ma coś do pokazania. I rzeczywiście robi to wrażenie. Są tam wszystkie znaczące postaci z różnych sportów, więc efekt wow murowany, obejrzyjcie, nie zawiedzicie się. A mi przy okazji ten spot, kiedy mi mignął tam Tua Tagovailoa, czyli ostatnio grający w swoim ostatnim roku na uczelni Alabama Crimson Tide quarterback tej drużyny, to uświadomiłem sobie, że już jest ogromny hype w NFL właśnie na tego chłopaka, który jest nazywany hawajskim drugim Tomem Bradym. Czy to tak będzie, to się okaże. No natomiast no, na pewno ma wielki chłopak papiery na granie, a przede wszystkim przywodzi mi to na myśl, że już za 2 tygodnie startuje sezon regularny NFL i to jest kolejna rzecz, której nie mogę się doczekać. To jest ten taki moment, który mi pozwala spokojnie dojść do tego czasu, kiedy się NBA zaczyna i już jest super. Także najgorsze, jeśli chodzi o tę posuchę, mamy już za sobą, rzeczywiście. Tak, jeżeli chodzi o NFL, zaczyna się sezon 5 września, a teraz można się jeszcze wdrożyć w sumie w ten nowy sezon. To jest bardzo wyjątkowy sezon, bo to już stulecie NFL. Stulecie, tak. I teraz trzeci tydzień przygotowawczy, preseason games. Tak, w tym roku w ramach tej serii odcinków Hard Knocks, czyli takiej serii dokumentalnych programów czy filmów
dokumentujących to, jak przebiega obóz przygotowawczy z perspektywy jednej konkretnej drużyny. W tym roku NFL zaserwowało nam obserwowanie Oakland Raiders, którzy już w tym roku z Antonio Brownem w składzie, bodaj najlepszym, albo jednym z najlepszych wide receiverów w lidze. Będzie grał? Bo ciągle o ten kask są spory. No jest problem, znaczy kask jak kask, ale on ma problemy ze stopą przede wszystkim. I to mu też zaburzyło przygotowania duże dosyć istotnie do sezonu. Oczywiście z Hard Knocks nie dowiesz się, na jakim etapie jest leczenie tej kontuzji, no ale faktem jest, że w tym sezonie przygotowawczym mało gra Brown, bardzo, bardzo mało, więc trudno przewidywać, jak to będzie wyglądało w sezonie, ale rzeczywiście przetasowania w samej NFL też są dosyć wyraźnie i zapowiada się ciekawie, jak będzie wyglądał drugi sezon Bakera Mayfielda, bo który jest naprawdę również bardzo utalentowanym quarterbackiem. Ciekawie, jak to będzie wyglądało w całej ekipie Cleveland Browns, no bo tam też wzmocnienia. Więc rzeczywiście zapowiada się, no przede wszystkim Odell Beckham Jr., czyli chyba najlepszy wide receiver w lidze, właśnie tam zagra z Jarvisem Landrym po drugiej stronie. No rzeczywiście znakomity sezon się zapowiada. Może Cleveland w końcu wyjdą z niebytu i chyba ponad 2 lat bez choćby jednego zwycięstwa w lidze w sezonie regularnym, więc życzymy im tego. Więc NFL, podobnie jak NBA, w tym sezonie transferowo bardzo dużo podziało się ciekawych rzeczy. Więc musi być ciekawie. My jako fani sportów amerykańskich i w ogóle chyba wielu naszych słuchaczy powinno się tak chyba deklarować, no będzie miało co oglądać w tym sezonie. Michael Thomas, tak to skwituje. Ej, co masz do Michaela Thomasa, te przenosiny, to też taki był trochę dziwna historia z tym przenosinami, z tym kontraktem, a tak jakoś nie kupuję tego do końca. Jest najbardziej dochodowym wide receiverem obecnie w lidze. Wide receiverem? Tak. No ale to dałbyś Thomasowi takie pieniądze? Przecież wiadomo, że są lepsi od niego. No, wiem, że są lepsi, no ale w tym momencie, czy organizacja Saints ma coś do stracenia? Mając taki dobry skład mimo wszystko? To był świetny sezon oczywiście Thomasa. Oni razem z Alvinem Kamarą grali obłędnie, to jakby nie podlega dyskusji. Natomiast wiesz, to taki kontrakt. To tylko pokazuje, że taki mamy znak czasów, że trzeba dzisiaj dużo płacić, bo kiedyś kontrakty na poziomie 30 milionów dolarów, wyobrażam sobie, 30 milionów dolarów za 2 sezony gry zarabiał Michael Jordan i wszyscy mówili, ola Boga, co to za pieniądze jakieś kosmiczne w połowie lat 90. Teraz masz 30 milionów dolarów za sezon i tak patrzysz, no to co takiego przecież, to nic takiego, nie? Teraz wide receiver ci zarabia 25, który, a przecież nie jest to teoretycznie, przynajmniej w hierarchii, najwyżej opłacana pozycja w NFL. Co to takiego? No, normalna rzecz, takie pieniądze, więc oby tylko te pieniądze szły w parze z jakością i będziemy zadowoleni, bo no, w końcu to my płacimy te pensje tym zawodnikom, wykupując league passy, wykupując dostępy do poszczególnych transmisji, kupując koszulki, więc ta spirala się nakręca też dzięki nam, kibicom, i my chcemy oglądać wielki sport w najlepszym wydaniu. No i ja myślę, że akurat Amerykanie zawsze dbają o to, żeby nam ten sport zaserwować w takiej otoczce. Swoją drogą to jestem ciekaw i tego mojego takiego przejścia estetycznego z Mistrzostw Świata, bo to jakby obróbkę tego zapewnią nam Chińczycy i FIBA, czyli Międzynarodowa Federacja, i potem przejdziemy do realizacji imprez koszykarskich na poziomie NBA i tego, co nam zaoferuje w tym sezonie League Pass. Ciekawy jestem tej zmiany wrażenia, jaka się dokona w moim umyśle w tym momencie. Ja też jestem tego ciekaw, ale wiem jedno, że kiedy, bo już tak chcę przejść do pewnego przyjemnego elementu naszego dzisiejszego podcastu, tak? Kiedy ta osoba żyła, to prawdopodobnie nikt w ogóle nie pomyślałby o League Passie. Chodzi mi tutaj o Wilcie Chamberlainie, który niedawno obchodził by urodziny, dokładnie 83. Ach, no tak. Wilt Chamberlain to człowiek, instytucja
umieszczony przez Billa Simmonsa w Panteonie, czyli w tym gronie najlepszych graczy w historii ligi. I chyba się z tym trzeba zgodzić. Człowiek, maszynka do zdobywania punktów, kręcenia statystyk, notowania triple-double dopiero w tym roku. Został pobity jego rekord przez kolejną maszynkę do kręcenia triple-double, jeśli chodzi o liczbę triple-double z rzędu w poszczególnych meczach. To chyba Russell Westbrook, prawda, w tym roku pobił dopiero wyczyn Wilta Chamberlaina, bo tak, miał tych meczów 13, jak pamiętam. Wilt miał ich 12. Więc rzeczywiście, no ale to jakieś niemożebne statystyki. Zawsze Wiltowi Chamberlainowi zarzucano to, że on gra egoistycznie sam, że jakby w tej swojej wielkości jest nastawiony na zdobywanie punktów, kręcenie statystyki i tym się różnił od zwycięskiego Billa Russella, no bo to był ten czas, kiedy oni byli zestawiani jako absolutnie dwaj najwięksi, najlepsi koszykarze tamtych czasów i pewnie w ogóle też jedni z lepszych w historii tej gry. Bill Russell, no to jednak przede wszystkim ogromna skuteczność i efektywność. Jako lider zespołu on przede wszystkim zdobywał tytuły, natomiast Wilt Chamberlain tych tytułów tak wiele nie zdobywał, bo on miał na swoim koncie. Pierwszy tytuł zdobywa dopiero w roku, jak pamiętam, 67 i to jest naprawdę bardzo, bardzo długi czas bez takiego osiągnięcia, kiedy on był w lidze już zapowiadany, że po 2-3 latach powinien już po tej słynnej historii ze 100 punktami rzuconymi w meczu, wiele lat później to było. Natomiast Wilt Chamberlain, natomiast Bill Russell miał już w tamtym czasie tytułów 8 na swoim koncie i to jest rzecz, jakby, z którą nie da się dyskutować. No, ale z drugiej strony, Bartku, co powiedzieć, no przecież też jakich wykonawców miał wokół siebie Bill Russell, a jakich Wilt Chamberlain, no bo to też nie można o tym zapominać, nie ujmując niczego Halowi Greerowi, Chetowi Walkerowi, Tomowi Goli, no to jednak nie byli gracze pokroju nie wiem, Sama Jonesa, Boba Cousiego, później Johna Havliczka. Jakby, no, chyba nie da się tego zestawić na tej samej szali, jeśli chodzi o te tytuły wspólnie zdobywane w tych czasach przez nie obu ma takiej pan. Opcji, nawet nie ma sensu jakby, chyba. Trzeba jakby powiedzieć po prostu, że no, Bill Russell i Wilt Chamberlain to były znaki rozpoznawalne w latach 60. Później oczywiście przyszedł taki pan z UCLA, który się nazywał Lou Alcindor, a później przemianowany na Karim Abdul-Jabbar. No i wtedy Wilt Chamberlain miał kolejnego rywala na parkiecie. Tak. Aż w końcu zdecydował się jednak połączyć z nim siły, no bo tak się ostatecznie stało, bo Wilt Chamberlain, jak pamiętamy, przechodzi w 68 roku do Lakers i ta słynna historia z finałami 69 roku, kiedy dochodzi pomiędzy nim a Butchem Van Breda Kolfem do konfliktu i tam Wilt nie chce wstać z krzesełka, nie chce wyjść na boisko, potem jak już emocje mu upadną i chce wejść na końcówkę, no to Van Breda Kolf nie chce go wpuścić, co Lakers przypłacą tytułem straconym na własnym boisku w 69 roku boleśnie, chociaż byli typowani jako murowany faworyt do mistrzostwa, do zdobycia mistrzostwa. Tysiące baloników podwieszonych pod sufitem Great Western Forum jeszcze wtedy i okazuje się, że jednak bez sukcesu, bez szans na zdobycie tytułu, bo znowu ci Celtics okazali się mocniejsi. Trochę tak prześladowali Wilta Chamberlaina, ale ostatecznie udało mu się zdobyć ten tytuł z Lakersami kilka lat później. No, natomiast to jest jednak wielka taka życiowa tragedia, że dla Chamberlaina taka sportowa tragedia, że miał tych Celtics naprzeciw siebie i mimo, że był wielki, to jednak tej wielkości nie do końca tę wielkość mógł zaakcentować, bo ktoś mu na drodze ciągle stał. No, myślę, że to
nie stanowiło dla niego jakiegoś problemu, bo po zakończeniu kariery koszykarskiej zaczął grać zawodowo w siatkówkę i dołączył nawet do Volleyball Hall of Fame. Nie wiem, czy wiesz o tym. Zresztą tak, to był niesamowity człowiek, bo on przed karierą na zawodową na parkietach NBA był globetrotterem, grał w Harlem Globetrotters, potem tak jak mówisz Liga NBA, a ostatecznie skończył jako siatkarz. No to rzeczywiście losy niesamowite. Dzisiaj chyba trudno byłoby to sobie wyobrazić na dzisiejszym poziomie sportu. Ale wtedy to było możliwe i rzeczywiście zapisał się w historii także tym Wilt Chamberlain. Zgadza się. Jeszcze inne osobistości ze świata koszykówki obchodziły urodziny. No już pominę Shona Marksa, który też obchodził urodziny. Tak a propos zawodników, którzy coś wielkiego znaczyli i to nie tylko na płaszczyźnie amerykańskiej, bo przecież Sean Marks jest mistrzem razem ze Śląskiem Wrocław. On miał krótki epizod w Śląsku i w 2001 roku zgarnął mistrzostwo. Tak jest, to nie pomyłka. Obecnie pełnił funkcję generalnego menedżera Brooklyn Nets. I pewnie będzie kibicował swojej Nowej Zelandii w Mistrzostwach Świata też. Zobaczymy, co z tego kibicowania wyjdzie, ale o tym później. Natomiast jeszcze słówko, skoro o Seanie Marksie wspomniałeś, to dodajmy, że dokonuje się już ta sprawa, o której mówiliśmy w zeszłym podcaście. Prochorow oddaje swoje udziały Josephowi Tsai w 100% i do tego dochodzą jeszcze udziały za halę Barclays Center, łączna kwota transakcji to około 3,3 miliarda dolarów, najwyższa w amerykańskim sporcie. To pięknie. Tak tytułem uzupełnienia. Tak, tylko pięknie. Ale jeszcze inne osoby obchodziły urodziny i myślę, że o nich też warto wspomnieć. Kobe Bryant i Rick Smith mimo wszystko. No bo jeżeli przychodzi ci do ligi człowiek, który ma 2,24 wzrostu, no to możesz być przekonany, że coś z niego może wyrosnąć. Chociaż z Georga Muresana nic dobrego nie wyrosło. Przynajmniej nie tak długo, ale z Ricka Smitha no, zakotwiczył się w NBA na 12 sezonów, z tego co pamiętam, i to była dwójka draftu 88. Tego samego draftu, w którym był wybierany także Steve Kerr z odległym numerem. Ale Rick Smith spełnił przez długie lata bardzo ważną funkcję w organizacji Pacers, chociaż miał tam w połowie lat 90. tę kontuzję, która go trochę jednak osłabiła, no ale z Reggie Millerem myślę, że się dobrze dogadywał, chociaż Reggie Miller to wiemy, że to był trochę taki egoista parkietowy. No ale w siódmym meczu z Madison Square Garden przestrzelił, wydawać by się mogło, prosty rzut po ustapie spod kosza. Oczywiście nad rękami Patricka Ewinga, ale być może przez ten rzut nie awansowali Pacers do finału NBA w tamtym 94 roku. No ale to można tak gdybać, bez wątpienia wielka to postać zarówno ciałem, jak i duchem, jak i osobowością dla Indiana Pacers, tamtych Indiana Pacers, którzy ciągle mam wrażenie to byli najlepsi Indiana Pacers, jacy byli kiedykolwiek na parkietach NBA, czy no może ABA, no bo w ABA też mieli sukcesy, zdobywali jednak to mistrzostwo. Natomiast ciągle Indianę kojarzymy jednak jako tę kolebkę koszykówki, bo tam się koszykarsko wszystko zaczynało od akademickiej gry, potem właśnie przez drużynę NBA czy drużynę ABA. No i niestety to jest ten Rick Smith się kojarzy z jednej strony jako jeden z bardziej znaczących Europejczyków w historii NBA podówczas, no ale z drugiej strony będzie już zawsze też kojarzony z drużyną, która miała ogromny potencjał, ale tego potencjału do końca nie wykorzystała. No, ale jednak wiesz, no te 2,24, o których mówisz, wciąż sytuuje Smitha w gronie najwyższych koszykarzy w historii tej gry. No i to pamiętne pojedynki z Dennisem Rodmanem, jak Rodman poszedł do Chicago Bulls, to myślę, że Rodmanowi nadal się Holender śni po nocach. A Rodman przecież tylko nieco ponad 2 metry wzrostu. To jest niesamowite, że facet tak zbierał, nie? Że tak zbierał, tak blokował. Tak. Zasięg ramion i to za jego zażartość przecież. To. Eksplozywność, dosiężny, on był niesamowity pod tym względem. To fakt. Smith, no to weź przykryj takiego chłopa. No. No nie no, jak ręce wyprostuje, ta droga do kosza już staje się bardzo krótka.
No ale jak masz na sobie takie cielsko, jak cielsko właśnie wspomnianego przeze mnie Patricka Ewinga w meczu numer 7 w Madison Square Garden, no to możesz się pomylić i może się ta piłka obić od obręczy, a nie trafić do kosza. Więc też trzeba Smitha rozgrzeszać w takich sytuacjach. Bo poza wszystkim, ale brakowało mu jednak jednego, czyli on nie był nigdy atletą, on był zawsze taki chudziutki, bazował na tym wzroście, natomiast no, był bardzo szczupły i trochę brakowało mu tego atletyzmu w tych pojedynkach z tymi gigantami, z tymi herosami, jak, bo mówię o Patricku Ewingu, ale jak porównasz Patricka Ewinga z Davidem Robinsonem, no to Patrick Ewing, mimo że był świetnie umięśniony, no to co powiedzieć o Davidzie Robinsonie? I tak dalej, i tak dalej. A to wszystko te czasy Ricka Smitha. Więc tutaj było sporo do nadrobienia. Może gdyby więcej w siłowni czasu spędził, to i lepiej by mu się rywalizowało, ale być może straciłby na dynamizmie i możemy tak gdybać dzisiaj. Natomiast na pewno będziemy pamiętać jego blond czuprynę i ten zasięg. I te fryzury takie charakterystyczne dla Holendrów w latach 80. A to mówi się na to czeskie metale. Bo to takie krótkie u góry, długie z tyłu, jeszcze taki wąsik charakterystyczny, co? Muszę ci powiedzieć zupełnie serio, że jak tak mówisz, powiedziałeś o Georgie Muresanie, wspominając Ricka Smitha, to no ja obu tych panów też zestawiam w takiej kategorii estetycznej, w której również mogliby ze sobą rywalizować, ale to raczej w kategorii ujemnej, a nie w kategorii dodatniej, więc... Domyślam się. A jeszcze Kobe Bryant, nie zapominajmy, też obchodził urodziny tego samego dnia co Rick Smith. W sumie chyba o Kobe Bryancie powiedzieliśmy wszystko, więc tak, wypadałoby chyba po prostu życzyć wszystkiego dobrego i dużo zdrowia. No i żeby godnie reprezentował funkcję ambasadora na Mistrzostwach Świata w Chinach. To samo chciałem powiedzieć, także podpisuję się obiema rękami. Dokładnie. I tym akcentem kończymy ten etap podcastu Pick and Roll. Nie kończymy jeszcze podcastu, bo mamy parę spraw do przeanalizowania. Mianowicie wyciekła informacja do wiadomości publicznej, że Los Angeles Lakers poszukują centra. Pojawiło się kilka nazwisk. Na początku pojawił się Dwight Howard, Joakim Noah, później pojawił się Maurice Spates, ale doszedł do tego jeszcze jeden zawodnik, którego myślę niektórzy zapomnieli. Tak, nasz kochany Marcin Gortat jeszcze został włączony do tego grona. Co prawda on musi czekać jeszcze na telefon, bo pozostałych trzech dżentelmenów zaproszono na jakieś tam sesje treningowe, ale mimo wszystko Adrian Wojnarowski już to potwierdził, że Marcin Gortat też jest w kręgu zainteresowań Los Angeles Lakers po tym, jak niestety kontuzji po raz kolejny i to jeszcze tego samego kolana nabawił się DeMarcus Cousins. To już nawet ta sama noga, tak? No bo on tam miał kontuzję Achillesa, potem chwilę później kontuzja czworogłowego w zeszłym sezonie, a teraz ta obrzydliwa kontuzja więzadła krzyżowego przedniego ACL. No i cóż tu mówić, no zawsze szkoda, wielka szkoda, bo cokolwiek by mówić o DeMarcusie Cousinsie, to jest facet, który mógł wciąż bardzo wiele dać drużynie, w której by grał. I na pewno jest to duża strata dla Lakers i też dla koszykówki NBA w ogóle. Kiedy wróci, trudno powiedzieć. Ja czytałem taką analizę, który z centrów byłby najlepszą opcją, bo tam w grę oprócz Marcina czy Marisa Spejca, powiedziałeś, wchodzą też Joakim Noah i... Superman. No i oczywiście nasz Superman Dwight Howard, który ostatnio miał problemy też z kontuzją mięśni lędźwiowo-pośladkowych, więc jak gdyby trudno to stwierdzić, w jakiej on jest dzisiaj kondycji fizycznej, ale bardziej bym się obawiał, w jakiej on będzie kondycji mentalnej, no bo Dwight Howard odchodził z Lakers kilka lat temu w złych stosunkach, zostając z drużyną, skłócony z Kobe Bryantem. Przecież to miało to być super trio, on, Kobe Bryant i Steve Nash. Tak, a to był super niewypał, niestety. Steve Nash też kontuzje przeszkodziły w zbudowaniu tej drużyny. Dwight Howard nie godził się z rolą lidera Kobe'ego Bryanta, no chociaż nie sądzę, żeby przychodząc myślał, że to on nagle będzie liderem tej drużyny. Oczywiście ego można mieć duże, ale,
ale bez przesady. W wywiadach teraz Dwight Howard twierdzi, że no to on już to ego dawno schował do kieszeni, że to ego umarło, ale jakoś trudno mi w to uwierzyć. Dopóki nie zobaczę, to nie uwierzę, bo wiemy, jaki jest, jaki potrafi być Dwight Howard. Mniej robi dla drużyny, więcej dla siebie wiele, wiele razy i ten egoizm też pokazują chyba jego życiowe wybory, gromadka dzieci, na które niezbyt chętnie płaci alimenty. No to nie najlepiej jakby świadczy o sobie i to się przekłada niestety też na parkiet. Natomiast nie tak dużo mówię o Dwightie Howardzie, bo bez wątpienia jest to wciąż gracz najlepszy pod względem możliwości, które może dać zespołowi z tych wszystkich, których wymieniliśmy. Może jeszcze Joakim Noah, ale Joakim Noah po tym wydawało się dobrym powrocie do Memphis Grizzlies w zeszłym sezonie, dzisiaj znowu jest niepewny, bo znowu kontuzja go wyrzuciła z gry. Przez 2 lata rozegrał raptem 730 kilka minut na boisku. To nie jest dużo, przyznasz. I to jest największy znak zapytania, jeśli chodzi o Joakima Noah. W tym wszystkim Marcin Gortat rozegrał najwięcej w ciągu tych 2 ostatnich sezonów. Chociaż sam przyznaję, że musiano by mu więcej zapłacić niż to minimum weterańskie, 2,5 miliona dolarów, żeby on chciał w ogóle wrócić do gry i mówił w wywiadach, może robiąc sobie niezbyt dobrą reklamę w kontekście tego angażu, że on już w sumie jest trochę wypalony, że już nie za bardzo mu zależy, że teraz motywatorem byłaby kasa, a pytanie, czy ktokolwiek będzie chciał mu taką kasę zapłacić, robiąc wcześniej ten research of mindset, bo takie były tutaj zapowiedzi, że drużyny będą testować nie tylko kondycję fizyczną, ale też to nastawienie psychiczne gracza do gry. No a tutaj, jeśli researcherzy Los Angeles Lakers też przejrzeli polskie media, no to trafili pewnie na te wywiady, w których Marcin mówił, że on tak niezbyt jest do gry chętnie nastawiony, nie ma już takiego głodu grania w NBA, więc to może być taki też minus dla niego, a co z tego wyjdzie, no to zobaczymy. Chociaż przyznam ci szczerze, Bartku, że nie jestem zbytnim optymistą w kontekście zatrudnienia Gortata. Jeszcze wspomniałeś o Maurice Spejcie, ale to jest akurat chyba najmniej rozważana opcja z tych wszystkich. No bo Maurice Spejcie oczywiście jest dobrą opcją dla grania obwodowego, bo on najlepiej z tych wszystkich centrów rzuca za 3, ale nie gwarantuje zastawienia zbiórki w kontekście walki w kontekście gry dla Los Angeles Lakers. Mógłby swoją grą obwodową rozciągać grę pod koszem dla Anthony'ego Davisa czy LeBrona Jamesa, ale już gorzej ze zbiórką. Kto by miał tam zbierać? Kogoś jednak potrzeba na zbiórkę. No i te pytania się mnożą dla Lakers. Czasu coraz mniej. Miejmy nadzieję, że w końcu znajdą odpowiedź i że dokonają dobrego wyboru. A ja ci powiem, że w sumie nie wiem, co by się musiało stać takiego u Marcina, żeby zapragnął jednak, pomimo tego minimum weterańskiego, powrotu do NBA. No bo z drugiej strony, czy samo miasto Los Angeles mu w czymś przeszkadzało, jak grał w Clippersach? No nie, no myślę, że akurat on, akurat wędrując przez wszystkie kluby NBA, to pomijając Washington Wizards, to on zawsze miał szczęście do tych organizacji, bo trafiał zawsze na takie miejsca, gdzie jest gorąco, gdzie jest przyjemnie i gdzie dostajesz dużo pozytywnej wibracji, pomimo tego, że te organizacje może nie walczą o jakieś wielkie cele. Dobrze, dobrze mówisz, ten vibe jest bardzo ważny. Marcin w tych wywiadach mówił jeszcze o takim czynniku biznesowym, ale ja bym mówił tu o biznesie może nie tylko w kontekście kasy, ale też w kontekście ogólnie tego, co możesz zyskać przychodząc do drużyny. No a chyba nie ma lepszej opcji niż okno, które ci się otwiera na mistrzostwo, grając z LeBronem Jamesem czy Anthonym Davisem i ewentualnie, nie wiem, zakoleguję się z LeBronem i jestem też ustawiony po karierze do końca życia. No, właśnie. LeBron jest też osobą w biznesie działającą bardzo poważnie. Więc warto się z nim znać, warto się z nim lubić i gdyby LeBron, który wiadomo za liczne sznurki w każdej drużynie, w której gra, pociąga, nie inaczej jest w Los Angeles, to pewne, jeżeli on by powiedział, że chciałby grać z takim weteranem jak Marcin Gortat, no to myślę, że Marcin powinien się poważnie nad tym zastanowić. Jak na razie jednak ponoć nie było telefonów do agenta Marcina z propozycją włączenia się do tych kampów, gdzieś tam jest na liście rezerwowej.
I zobaczymy, czy z tej listy rezerwowej się przesunie na tę listę już bezpośrednich testów, żeby go włączyć do składu. No, sam na to czekam, bo chciałbym jeszcze zobaczyć Marcina na parkietach NBA. Nie ukrywam, skoro nie zobaczę go już w reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata, to fajnie byłoby móc go obejrzeć na parkietach NBA. Tak odnośnie do LeBrona Jamesa, to jeżeli twoim mentorem biznesowym jest sam Warren Buffett, to nic dziwnego, że LeBron później kręci takie biznesy, bo niewiele pewnie osób wie, ale Liverpool wygrywając Ligę Mistrzów, to mu niezłą emeryturkę już teraz zapewnia. No, on miał tam pakiet udziałowy dosyć spory, LeBron, mam tu na myśli LeBrona oczywiście. Taki troszeczkę po cichu oczywiście, jak to zwykle, ale jednak przez swoją firmę LeBron jest udziałowcem Liverpoolu od zeszłego roku. I rzeczywiście zdobył niezłą kasę. Też emerytura to u niego rzecz, myślę, wtórna. Jak on już buduje szkoły dla dzieciaków, to myślę, że on już o emeryturę swoją dawno zadbał. I bardzo fajnie. Niech sobie zarabia duże pieniądze. Jest wielkim koszykarzem, wielkie rzeczy robi. Ciągle do tego wracamy. Zarabiasz tyle, ile ktoś chce ci zapłacić, a jeśli masz przy okazji głowę na karku i umiesz te pieniądze pomnożyć, umiesz skorzystać ze znajomości, jesteś człowiekiem dobrze ustosunkowanym. No a powiedzmy, dlaczego Warren Buffett akurat? No Warren Buffett to jest człowiek wywodzący się z Ohio. LeBron James to jest człowiek wywodzący się z Ohio. Trudno, żeby, wiesz, dwóch krajanów ze sobą nie współpracowało na poziomie ludzi trzymających władzę, na poziomie elit. To dosyć normalne, więc w sumie okej. Okay. Aczkolwiek tym bardziej lubię LeBrona, bardziej LeBrona od Warrena Buffetta, że Warrena Buffetta działalność charytatywna jest obliczona na osiągnięcie konkretnego zysku marketingowego wciąż. No nie oszukujmy się, że tak jest. Natomiast w przypadku LeBrona to mam wrażenie, że to jednak wciąż wypływa z jego serca, z chęci pomocy drugiej osobie, dzieciakom biednym, którym nie powiodło się w życiu, a które jednak chcą coś w tym życiu osiągnąć i są w stanie na to zapracować. Tak, zgadza się. No to chyba nie pozostaje nam nic innego, jak poczekać na odpowiednią decyzję. Miejmy nadzieję, że... Wiesz co, w sumie ja bym chciał zobaczyć jeszcze Marcina. A może się zakumpluje ze Snoop Dogiem? Albo Jackiem Nicholsonem? Kto wie? Kto wie, no. Wiesz, w sumie nie ma daleko. Pewnie sporą część spraw pozostawił w Los Angeles jeszcze, więc... No bo grał tam, tak? Więc... Zmienić mu po prostu barwy. Co to takiego? No właśnie. A później jakby przyszedł do Clippers, to o, cześć, ja nie pamiętam cię. Nie, coś takiego by nie było. Chociaż myślę, że Steve'owi Ballmerowi też by wykonał taki gest Blake'a Griffina w kierunku Steve'a Ballmera. Tak mi się wydaje, że Marcin by tak postąpił w tym momencie. No może by akurat nie wybiegł nagle do szatni, ale no, może by coś podobnego mógł zrobić. Na pewno by nie chciał mu podawać ręki. No cóż, to zostawimy sobie na kiedy indziej. To akurat decyzja należy do samego Marcina, ale została nam jeszcze jedna rzecz odnośnie do NBA, bo mieliśmy tutaj rankingi. SB Nations podało rankingi over-under. Kto ma większe szanse, a kto ma mniejsze szanse na osiągnięcie jakiegoś końcowego wyniku w NBA. No i jest to dosyć ciekawe, no bo tutaj Milwaukee, Clippers, Lakers są na czele, a gdzieś tutaj też się pojawia bardzo głośno Philadelphia oraz Utah. Tak, bo mówimy tu o sezonie zasadniczym, to są zestawienia za regular season, więc one pewnie, one już nie mają takiego przełożenia na playoffy, bo jeśli chodzi o faworyta do mistrzostwa, to tutaj faworytem są Clippers przed Lakersami. Tak to mniej więcej wygląda. Milwaukee Bucks są na trzecim miejscu w tym zestawieniu playoffowym. Natomiast jeśli chodzi o sezon zasadniczy, to wciąż bukmacherzy najbardziej wierzą w ekipę Mike'a Budenholzera. Obstawiają, że to będzie wynik na 50, powyżej 56 zwycięstw. Przypomnijmy, że w zeszłym sezonie Bucks zdobyli 60 wygranych, więc jest to wynik chyba do osiągnięcia dla Milwaukee rzeczywiście. Drugą drużyną pod względem wyniku, który mają osiągnąć w sezonie zasadniczym, to tak jak powiedziałem, Clippers, faworyci do mistrzostwa, ale też faworyci do drugiego miejsca według bukmacherów. 55,5 wygranej co najmniej.
Natomiast dla Lakers ten próg bukmacherów to jest o 4 wygrane mniej, czyli 51,5 meczu wygranego. Ciekawe to jest zestawienie, czyli 4 wygrane mniej. Jednak siła drużyny po stronie Clippers według bukmacherów jest większa i tą większą głębią składu powinni być lepsi. Jak to dalej wygląda? Wspomniani przez ciebie Philadelphia 76ers są kolejni w tej klasyfikacji, 53,5 meczu, Utah Jazz 52,5 wysoko, no ale to chyba się spodziewaliśmy po tych transferach, że Utah będą wysoko w tych rankingach. Dalej Houston Rockets z Hardenem i Westbrookiem w składzie. Cóż tam mamy dalej? Denver Nuggets, ponad 50 meczów jeszcze są zapowiadani. To byłoby dla nich dobra okoliczność. Na samym końcu są Charlotte Hornets i Cleveland Cavaliers. Mm-hmm, tak, rzeczywiście. Ale co ciekawe, Houston Rockets w zeszłym roku mieli 53 zwycięstwa, co nie? Więc są typowani jako drużyna, która mimo tego wzmocnienia przez Westbrooka będzie miała mniej wygranych. Czyli tak jak można by to czytać, trochę tak jakby odejście Chrisa Paula i wejście tutaj Westbrooka na jego miejsce osłabiło zespół. To ciekawe. No, ale ktoś tu nie lubi Russella Westbrooka. Myślę, że nie oni jedni. Tak, no ale spójrzmy jeszcze może na drugą stronę tego medalu, czyli jak wyglądają typowania dla najmniejszej liczby zwycięstw w sezonie regularnym. Tutaj Charlotte Hornets i Cleveland Cavaliers obie są typowane na maksymalnie 25 wygranych. To jest taki naprawdę niski próg. Chociaż pamiętając Cleveland Cavaliers jeszcze sprzed lat, kiedy 20 zwycięstw nie mogli wyjść, no to nie jest tak źle chyba. No nie jest tak źle, chociaż teraz wiesz, nowy trener, nowy silny wybór w drafcie, także... Ale wiesz, to ciekawe, bo w tym zestawieniu nie ma Boston Celtics na ponad 50 zwycięstw, to też ciekawe. No, tutaj coś wiedzą więcej niż my, albo typują lepiej niż my. Typują, przecież myślę, że ten skład osłabiony Boston Celtics bez Terry'ego Rozier'a, bez Ala Horforda, bez oczywiście Kyriego Irvinga, może będzie taki bardziej zbilansowany, może na to liczą w Bostonie, że tak jak w tym sezonie sprzed roku i trochę nie udało, udało im się bardzo dobrze grać bez swoich gwiazd, bez skontuzjowanego wtedy Kyriego Irvinga, że znowu ten etos pracy zespołowej uda się wdrożyć Bradowi Stevensowi i znowu będzie na dobrych torach zespół z Bostonu. No i czekamy na to, co Boston wykombinuje, tak jak zresztą wszystkie drużyny, no bo typować można, ale wynik końcowy weryfikują sami zawodnicy. Jasne. Ich postawa na parkiecie. Dobrze, to może zostawmy Stany Zjednoczone, przejdźmy do Chin, bo tutaj się działo dużo dobrego. Zacznijmy może od naszej reprezentacji, bo rozegrywaliśmy mecze kontrolne. Turniej w Pradze, turniej w Hamburgu i później mecz w Lublinie z Holandią. No i nasz bilans prezentuje się następująco. Na 7 rozegranych meczów wygraliśmy 2, a przegraliśmy 5. No, tak jak powiedzieliśmy jeszcze sobie przed podcastem, Bartku, to jest ciężki temat, dlatego że można to tłumaczyć oczywiście sprawdzaniem różnych ustawień, różnych rzeczy, no ale przegrywanie z drużynami, z którymi się teoretycznie nie powinno przegrać, z Węgrami, no to był mecz, który powinniśmy byli wygrać, nie wygraliśmy, tak? Z Tunezją też porażka, jak pamiętam. Tak, chyba. Tak. Taka haniebna trochę. No, przegraliśmy dwa mecze z Czechami, jeden z Tunezją, jeden mecz z Niemcami i jeden mecz, patrz, wyleciał mi teraz z głowy. Z Węgrami? Z Węgrami. No, właśnie. Więc no, oczywiście to były dobre drużyny, no ale z Tunezją przegrać nie powinniśmy, a przegraliśmy. I to dosyć wyraźnie. I o ile same porażki tak nie bolą, o tyle ich styl tak troszeczkę niepokoi, dlatego że w ataku wyglądało to w miarę okej, okay, chociaż widać było, że reprezentacja gra schematycznie, że jeszcze przetestowuje sobie różne schematy zagrywek, że to nie jest takie
płyn z elementem zaskoczenia dla rywala, bo to było łatwo czytać przez obronę rywala. Natomiast w obronie no dramatycznie słabo to wyglądało, szczególnie w tych meczach w Pradze też, ale w Hamburgu też. To dawaliśmy sobie rzucać bardzo dużo punktów, więc to nie napawa optymizmem, jak dla mnie. Ten mecz z Holandią w Lublinie też nie wyglądał jakoś rewelacyjnie. Bardzo dobra jedna kwarta i potem trzy kolejne kwarty rozluźnienia. To jest jakby nie tędy droga. No, nie napawam to optymizmem, więc nie pokuszę się tu o wyróżnienia dla zawodników jakieś konkretne, bo nie mam powodów do optymizmu, szczególnie jeśli chodzi o kwestie obrony właśnie, bo to nie wyglądało dobrze, nawet z Holendrami. Nie wpadała nam trójka oczywiście w tym meczu z Holendrami, Holendrom wpadało znacznie lepiej, ale duża liczba strat też jest niepokojącym wskaźnikiem w tym spotkaniu. Takim spotkaniu bezpośrednio już kontrolnym przed Mistrzostwami Świata, bo jeszcze w Chinach będą trzy mecze wewnętrzne, kontrolne rozegrane, po których Mike Taylor ma ogłosić ostateczny skład, chociaż myślę, że ta dwunastka, którą obejrzeliśmy w meczu w Lublinie, będzie już prawdopodobnie na 99% tą dwunastką, którą obejrzymy w Chinach podczas mundialu, czyli możemy ich tutaj wymienić. No, na pewno pierwszą piątkę to bez dwóch zdań, że jeżeli nic się nie wydarzy, to pierwszą piątkę będą tworzyć Aaron Cel, Damian Kulik, Mateusz Ponitka, AJ Slaughter i Adam Waczyński. To co do tego to chyba nie mamy żadnych wątpliwości. No ale ja, jeśli mnie zapytasz, jak oceniam szanse na mistrzostwach, no to byłem większym optymistą przed tymi meczami kontrolnymi, o tak powiem. No wiesz co, wydaje mi się, że może nawet i dobrze coś się stało, że my przegraliśmy te mecze kontrolne, bo teraz mamy więcej wiemy i to nas osadziło w jakimś miejscu i pokazało nam, jak wiele nam jeszcze brakuje i jak bardzo jesteśmy niedoświadczeni w turniejach międzynarodowych, no bo wiesz, Mistrzostwa Europy mistrzostwami Europy, no ale jeżeli masz rywalizować z drużynami z całego świata, no to już chyba jest to zdecydowanie lepsze niż rywalizowanie ciągle z drużynami z Europy, z naszej perspektywy patrząc, bo co by nie było, no to Brazylia gra inaczej, Argentyna gra inaczej, drużyny z Azji grają inaczej, tak samo z Afryki. Już o Stanach Zjednoczonych nie biorę pod uwagę, ale sami zawodnicy, przepraszam, jeszcze daj mi dokończyć, sami zawodnicy myślę, że też nie czują jakiejś presji, bo przecież w Polsce nikt na nich takiej nie wywiera. Nikt od nich nie oczekuje, tak jak od piłkarzy. No dobrze, ale to powinieneś jako sportowiec sam od siebie wymagać, jeżeli wiesz, obrona, tak jak w każdym sporcie zespołowym, obrona jest pewnym fundamentem dobrej gry. Jeżeli masz obronę, jesteś w stanie więcej wykreować w ataku, bo w ataku gra reprezentacji Polski wyglądała naprawdę nieźle. Nawet w tym meczu z Niemcami mieliśmy znaczną przewagę asyst. Mieliśmy w tym meczu chyba około 20 asyst, jak pamiętam. To jest naprawdę niezły wskaźnik, jak na grę polskiej reprezentacji dotychczas te mecze. No ale takie, wiesz, sytuacje jak w meczu z Niemcami, gdzie Schroederowi nie wpadało przez trzy kwarty, a potem nagle zapomnieliśmy, że to jest jednak gracz NBA i może mu zacząć wpadać i zaczęło mu wpadać, ale jednak nie było dojścia do tego gracza i tak dalej. No to jest pewien fundament, który trzeba mieć jednak, żeby jakby upewnić siebie, że wszystko jest okej. Ja oczywiście odszczekam to, kiedy się okaże, że gramy jak z nut, bronimy super i nie ma w ogóle problemu. No ale jako kibica i osoby, które gdzieś tam śledzi to przed wylotem i oczekuje, że te mecze dadzą mi jakąś odpowiedź, uspokojony jestem wcale w kontekście obrony polskiej drużyny. No wygląda to jak wygląda i niestety nie wygląda dobrze. A mi się wydaje, że po prostu Mike Taylor miał delikatny problem w momencie, kiedy odpadli mu A. Maciej Lampę, B. Tomasz Gielo. I musiał już na siłę, może nie na siłę, ale no już w nerwach musiał szukać kogoś innego. Doszedł mu Alek Balcerowski, doszedł Dominik Olejniczak. No dobrze, Alek Balcerowski chciał się zgłaszać do draftu. Fajnie. Dominik Olejniczak, bardzo dobry sezon w All Mills. Chociaż w pierwszej rundzie March Madness już odpadł.
No wiesz, i tutaj się rodzi pytanie, czy Mike Taylor po prostu nie został postawiony przed faktem dokonanym, że brakuje mu kogoś solidnego, no bo nie ukrywajmy, że Tomek Gielo czy Maciej Lampe to są no solidne fundamenty naszej reprezentacji, chociaż Maciej Lampe ma już swoje lata, no ale to jest ta przewaga pod koszem, to jest ta zbiórka dodatkowa i to jest ta walka cały czas jako solidny i z doświadczeniem dużym center na arenie międzynarodowej. A Alek Balcerowski, Dominik Oleńczak to są nadal młodzi chłopcy. Czy możesz mówić o dużych osłabieniach i zaskoczeniach dla trenera w przypadku gości, którzy Tomek Gielo, wiemy od kilku miesięcy, że od kilku miesięcy boryka się z bardzo poważną kontuzją, która już wtedy było wiadomo, że jeśli to chodzi o kolano, to może to być kwestia, która go wykluczy z gry w Mistrzostwach Świata. Wiedzieliśmy to już kiedy? W kwietniu? Więc trochę dawno. Więc musiał się z tym Taylor liczyć. A dwa, Maciej Lampę. No też Maciej Lampę nie powiedział o tym z dnia na dzień, tylko to już było kilka tygodni temu, jeszcze przed tymi obozami przygotowawczymi, jeszcze przed Wałbrzychem. Więc to też nie do końca jest argument, który się broni. Nie chodzi o to, że ja chcę koniecznie podważać wszystko to, co mówisz, natomiast nie do końca zgadzam się z tym, że jakby to powinien być problem dla trenera, którego na poziomie taktycznym już na samym boisku nie byłby w stanie rozwiązać, bo to chodzi o nastawienie drużyny, wiesz, chodzi o koncentrację. To tak jakbyś powiedział o tym meczu z wczoraj z Holandią, że potrafimy świetnie grać, bo zagraliśmy trzecią kwartę bardzo dobrze, wygraliśmy 22-10 i naprawdę ta gra wyglądała ok. Potem nagle trzy kwarty na zupełnym rozluźnieniu, bez koncentracji i takiej niesubordynacji. Tylko że jak patrzymy na historię gry reprezentacji Polski, to takich rozluźnień jest masa. Gramy do pewnego momentu dobrze, a potem się gdzieś nam to przytrafia. I to zdarzało się też w meczach bardzo ważnych. No, ten już wspominamy tu jako koszmar, tę końcówkę meczu z Finlandią. Pamiętasz? 8 punktów przewagi na minutę z 15 do końca meczu. Wydaje się, to jest niemożliwe, żeby przegrać ten mecz. Co się dzieje? Przegrywamy, bo a to nie ma do skoku, a to jakaś głupia strata, a to jakaś trójka rywalom wpadła, która wpaść nie powinna. I właśnie na poziomach rangi mistrzowskiej powinniśmy próbować wyeliminować te rzeczy, a to się zawsze nam gdzieś przytrafiało. I tego się po prostu boję, że jak, wiesz, nie wypracujemy tego na odpowiednim wcześniej podczas przygotowania do imprezy głównej, nie wypracujemy pewnych nawyków, to potem będzie nam będzie problem z tym, żeby to podczas imprezy wcielić. Aczkolwiek no, kibicuję naszym, żeby nie było, że jestem za tym, żeby przegrali, że pluję tu jadem. Nie, po prostu krytycznie analizuję to, co widzę. Chyba rozumiem, o co ci chodzi, bo patrząc na grę naszych chłopaków w meczach kontrolnych, to spotkania z Czechami, ja sobie rozłożyłem to na czynniki pierwsze i zauważyłem, że w momencie, kiedy zostawiali chłopcy zbyt wiele luzu Tomaszowi Satorańskiemu, to on sobie robił, co chciał. On wchodził jak chciał, gdzie chciał, kiedy chciał, zagrania pod kosz, wykańczanie samemu, jeszcze dodatkowe wejścia, wchodząc z ławki Andreja Balwina, one nas pozbawiały jakiejkolwiek szansy na zbiórkę, bo wychodzi ci chłop 2,16 wzrostu i za każdym razem, kiedy próbujesz mu odebrać piłkę, to kończy się to faulem i rzutami osobistymi dla niego. Więc no, tutaj była no straszny problem i też tak jak mówisz, był problem, bo do pewnego momentu, a to już i w eliminacjach do Mistrzostw Świata mieliśmy takie momenty, gdzie graliśmy dobrze, a później mieliśmy taką powiedzmy sobie kwartę, którą mogliśmy spokojnie wyrzucić do śmietnika, bo nagle dużo strat w rozegraniu, nagle sporo niedokładności, jeżeli chodzi o rzuty z pół dystansu, zza 7 metra, sporo niedokładności, jeżeli chodzi o piłkę zbieraną. I nagle trzeba było się przebudzić, bo jak ryknął Mike Taylor, to wtedy nagle chłopaki zrozumieli, że trzeba jednak otworzyć oczy. I tego nam zawsze brakowało w tych wszystkich spotkaniach. Tak samo w meczu z Niemcami. Ja się śmiałem, że nagle, wiesz, ostatnia kwarta i idzie trójka za trójką. I się zastanawiałem, kto pierwszy pęknie. I w momencie, kiedy zostawialiśmy trochę wolnej przestrzeni Schroederowi, to on mógłby sobie zamknąć oczy, tak jak pamiętasz, ten rzut osobisty Michaela Jordana w meczu z Denver Nuggets, gdzie mówił do Dickiemu Mutombo i powie, o, zamknę oczy i sobie rzucę. Świetnie, to jest gracz NBA, on ma automatyzm, on ci będzie trafiał jak maszyna, jak będzie miał kawałek miejsca. No zawsze, jak zestawisz sobie, kto się pierwszy pomyli, Schroeder czy Waczyński w warunkach meczowych, no to
No proste to jest. No, Adam Waczyński, świetny zawodnik, gra w hiszpańskiej lidze, jest naprawdę bardzo dobry. No ale jednak Schroeder gra w NBA. To jest ta podstawowa różnica, że to on ma milionowy kontrakt, on zdobywa po 20 kilka punktów w meczu, on potrafi przyjąć na siebie ciężar gry i zawsze w takich warunkach meczowych, szczególnie w meczu, w którym Niemcy nie mają jakiegoś specjalnego obciążenia, no to będzie trafiał, on może nie trafiać, a w końcu jak zacznie, to kończy się to tak jak zwykle, ale gdyby była ręka w górze, gdyby był doskok, gdyby była presja, to może by tak nie wpadało. I o to tylko chodzi. To są pewne rzeczy, taki materiał poglądowy dla Mike'a Taylora, żeby wskazać drużynie, gdzie, co trzeba poprawić i po prostu wziąć ich na męską rozmowę i pokazać, dobrze, tutaj byliśmy zmęczeni, mieliśmy przytępioną uwagę, spowolnione ruchy, teraz będzie więcej odpoczynku, złapiemy świeżość i na turnieju będziemy musieli zwracać na to bardzo mocno uwagę. I tyle, bo może tak być, że właśnie to wiesz... też mi o to chodzi, że może właśnie na turnieju będą oni zasuwać, grać już na przechwytach jak najdalej w ogóle od własnego kosza, tak żeby jak najszybciej już zaskoczyć rywala. No może to właśnie będzie tak dużo dynamizmu u nas. O to chodzi. Ja tutaj podaję przykład absolutnie mistrzowskich. Nie mamy w tej chwili większej potęgi w naszym sporcie niż drużyna siatkówki mężczyzn, reprezentacja Polski. Nie ma w ogóle chyba większej potęgi ogólnie siatkarskiej na świecie niż polska kadra. I mówię o tym dlaczego właśnie w kontekście tego przygotowania do głównej imprezy. Dla Polaków, siatkarzy, najważniejszą imprezą był turniej kontynentalny w eliminacjach na Igrzyska Olimpijskie, które graliśmy w Gdańsku. To trzeba było wygrać. Wcześniejszy memoriał Wagnera, jestem akurat na meczu w Krakowie, oglądam go z wysokości trybun. Polacy grają z Brazylią, mecz prestiżowy, chcesz go wygrać. Ale widzisz to, że po prostu gracze sobie grają na 60%, sprawdzają sobie różne ustawienia. Brazylijczycy spięci do granic możliwości, bo oni nie wygrali z Polakami ważnego meczu, czy jakiegokolwiek meczu od dłuższego czasu, przegrali w Lidze Narodów i tak dalej. Spięci są maksymalnie, nasi grają na... To po prostu widzisz, czujesz, że grają gorzej, słabiej, Leon atakuje gdzieś po autach. Potem nagle się okazuje, że w imprezie głównej wychodzą i grają mecz, w którym nikt by ich nie pokonał nigdy, w żadnej chyba erze sportu z Francuzami, prawda? I o to właśnie chodzi, żeby tę najlepszą energię skumulować na najważniejszą imprezę i wierzę, że polskim koszykarzom też się to uda. Też w to wierzę, dlatego mówię, że może najpierw tutaj, wiesz, rozeznanie w temacie. Już wiemy, o co chodzi, dobra, teraz czas się wziąć do porządnej pracy, bo czasu zostało naprawdę niewiele, a zaczynamy już 31. Ten twój optymizm zawsze w tobie podziwiałem, Bartku, i próbuję się jego uczyć od ciebie. No wiesz, bo szkoda tracić czasu na to, a poza tym im bardziej jesteś pesymistyczny, tym więcej nerwów wprowadzasz do organizmu, a ja staram się wprowadzić dużo spokoju. Nie, to akurat prawda, tutaj też jestem raczej optymistą, może ostrożnym sceptykiem, tak powiem, natomiast... sceptykiem, ładnie powiedziane. Na pewno nie będę podcinał skrzydeł Mike'owi Taylorowi i jego drużynie, bo broni się swoją pracą, już był tyle razy zwalniany, że już pewnie wszystko w swojej głowie przerobił na wszystkie możliwe sposoby i trzeba chłopakom życzyć jak najlepiej, bo jednak kto jak kto, ale to ta reprezentacja po 52 latach awansowała na Mistrzostwa Świata. Nie udało się to innym generacjom polskich koszykarzy z Adamem Wójcikiem, z Dominikiem Tomczykiem, z Maćkiem Zielińskim, więc trzeba tym chłopakom życzyć jak najlepiej. Dokładnie, i tego im też życzymy. A swoją drogą, czy kupiłeś albo masz zamiar nabyć książkę Łukasza Cynglickiego? Mundial pod koszem? Wiesz co, chcę kupić, ale chcę ją kupić po mistrzostwach. Nie chcę jej kupować teraz, bo jakby nie chcę się jakoś właśnie pompować tego balonika sam przed sobą. I dlatego nie kupiłem, bo mam, powiem ci, dużo literatury koszykarskiej, którą muszę nadrobić teraz w tym off-season, w tej przerwie, żeby to nadrobić, bo potem będzie mniej tego czasu. No i teraz się zaczynają mistrzostwa, ale za to mogę polecić wszystkim też dostępny na YouTubie już darmowo, chociaż w odcinkach, taka zrobiona przez FIBE historia mistrzostw świata od początku tej imprezy aż do ostatniego mundialu. Polecam, bardzo znakomita rzecz do obejrzenia. Świetnie to też obrazuje historię
tych rozgrywek, tej imprezy. To tak wyostrza apetyt przed Mistrzostwami Świata. Dokładnie. I tym akcentem będziemy kończyli już to wydanie podcastu Pick and Roll. Mieliśmy jeszcze porozmawiać o pozostałych reprezentacjach, ale niestety zabrakło nam na to czasu. Także proszę się uzbroić w cierpliwość. Za tydzień o tym porozmawiamy. Za tydzień myślę, że nawet to będzie podcast piątkowy, bo w sobotę będą mecze, no i nie rozdwoję się, a pewnie będę komentował mecz Polaków z Wenezuelą, więc... Prawdopodobnie podcast będzie emitowany w piątek, ale to chyba lepiej, no bo dzień wcześniej będzie. Co nie, Adam? No pewnie, zamiast 7 to 6 dni przerwy. No właśnie, i tego się trzymajmy. O więcej informacji z pewnością przekażemy na naszych portalach, na mediach społecznościowych. A w tym momencie dziękuję mojemu gościowi, był nim Adam Fabisiewicz. Dzięki, Adam! Dzięki serdeczne. I byłem też ja, Bartłomiej Misztal. Pamiętajcie, podcast Pick and Roll tylko i wyłącznie w radiogol.pl. Do usłyszenia!